Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do The Darkness 2 u mnie na kanale. Lecimy zemścić się na dupku, który po pierwsze zabił naszą cioteczkę Sarę, a potem jeszcze przerwał jej pogrzeb. Cóż, ostatnio rozwinęliśmy sobie troszeczkę Jackiego i możemy kontynuować. Czas na zabawę. No, oje. Masz dupę. Zobaczmy, jak teraz działa. A myślałem, że się finishery zmienią. Szkoda, że nie. O kuźwa, granaty, powaga. Piękny headshot i pożeramy serduszko od razu. Dobrze, że nie mam serca w głowie, bo mógłbym je uszkodzić. Shoty. A, jest i brag dokładnie. No, powodzenia ci, kurwa, życzę, naprawdę. Z jednym kuźwa go... Aż ty, gnoju, popychasz mnie. Póki co jakoś ci super nie idzie, nie? Miało boleć. Chciałeś ciemność, to zaraz ją dostaniesz. What? No, ciemność nie sprawia jakoś największego wrażenia. Ej, koleżko, where are you? A, jasny chuj. Dobra. Dużo światła. Nie lubię światła. Nie w tej grze. Życie przede wszystkim, bo mało go zostało. O! Jest tutaj ten przystojniak. A, ty dalej żyjesz, tak? Łapaj wazon, jest śliczny. Co mi się stało z... Gdzie są moje bronie w ogóle? A, tu jest mój MP. No, to powinno wystarczyć. Na tego frajera na pewno wystarczy. Patrzcie, jak ładnie żyle naboje. Zrobię sobie serduszko. Kiedyś miałem tutaj inną broń, aczkolwiek jakiś frajer mi ją zabrał. Jestem niepocieszony tym faktem. Łapę swojego kolegę. Chciałem, wiecie, strącić go kurwa z nieba. Ale nie wyszło. O tak. Co jest? No miało boleć, miało. O, super. Chodź tu. Jesteś niemiły, popychasz ludzi. Tylko dupki tak robią. Okej. Przesłuchajmy go. You're just a vessel for the darkness, Estacaro. You're a flesh-covered suitcase. A temporary... Bitch slap, bitch. Go ahead. Kill me. You know you want to. This is my reward. I welcome this suffering in the name of the Brotherhood. Where's your boss hiding? What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? Co to odwalasz? No tak to. Mogę już zabić? Czekam. Hellgate. You remember Hellgate, don't you, Jackie? So many fun memories there, huh? Come pay us a visit. We're waiting for you. Hellgate, huh? Thanks for the help, asshole. Okej, ślicznie. Serio? O, otwieramy. Pięknie. Inside out, co? Posmierać cię... A, okej. Okay. Widzę, że własnymi rękoma. Dobrze, kuzia się mnie w nie wgryzł, czy coś takiego. To było hardkorowe. Jednocześnie chciałem to zobaczyć. Jestem trochę chory.
Wracamy do Village, czy do atrakcji. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of, or how bad a person you are, or any of that bullshit. You learn you can sleep at night after, or you learn you can't. You're either haunted, or you're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Okej, okay, pierwsze zabójstwo Jackiego miało miejsce, kiedy miał 16 lat. I nie miał żadnego problemu ze snem. Czuł się dobrze. Ze swoim zabójstwem. Everything okay, boss? Okej. Okay. Wróciliśmy do Willi. Jakieś nowe artefaktosy. Nic nowego. Dobra. O, widzę, że... Wow! Ile czasu minęło od ostatniej akcji? Wszystko jest posprzątane. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, dobra. O Jezu Chryste, nie umiem wyjść, kuźwa. Vinny? Oh, I had it with these guys, Jackie. We gotta put an end to this. That's the plan, Vin. Let me know what you need me to do. Sit tight. I'm gonna check in with Johnny. Anything you say, boss. And when you're ready to put these fucks down, you say the word. Okej, okay, musimy iść pogadać z Johnem w bibliotece. A potem idziemy uciszyć frajerów. Nic tutaj nie ma? Serio? Okej. Okay. Swoją drogą, czemu w rodzinie Jackiego nie ma absolutnie żadnych lasek? Sami faceci. Hey, definitywnie Jackie. Tutaj, wiecie, kobieca dłoń przydałaby się. Jackie. Elo. Damn. What a mess. A dobra, jeszcze nie wszystko posprzątali, ale definitywnie jest lepiej niż było. Okej. Okay. Chateczka. Tak, za każdym razem lubię zejść całe miejsce, bo wiecie, a nuż coś się zmieni, a nuż ktoś będzie miał jakąś interakcję, coś będzie gdzieś leżeć. Wiecie. Tego typu rzeczy. Jestem po prostu tym typem gracza, który zawsze będzie powtarzał te same rzeczy za każdym razem, bo zawsze będzie liczył, że znajdzie coś nowego. Tak mam generalnie z każdą grą. Co my tutaj mamy? Wiem, że Johnny jest w bibliotece. Leo. Jackie. Leo. How you sleeping, boss? You sleeping good? Zajebiście śpię. Chcesz popatrzeć, jak śpię? Śpię najlepiej na świecie, stary. Jezu, nie wierzę. Myślałem, że już, nie, myślałem, że Tonego nie ma w kuchni. Byłby, kuchnia byłaby pusta bez niego. No, no. Jadalnia. Wyjście na zewnątrz. Hello again. Mr. Higgins, kimkolwiek jesteś, panie Higginsie. Dolfo. Boss ahoy! What, me? Nothing? What? Okej. Okay. Mam jakąś nową minigierkę z Dolfo, jestem ciekawy. That a poor Jackie. Go until you run out of shells. I always do. I never get tired of this shit. Okej, okay, czy muszę zastrzelić wszystkie? Mam tylko 13 nabojów, tak? Nie. Okej. Okay. Żaden problem. I'd have to describe that as okay. A, okej, okay, to jest po prostu na czas, jasne. No ciekawe, dobra, okej. Okay. Ciekawe, czy Dolfo ma dla nas jakąś nagrodę. Kuźwa, serio, musiałem spróbować. Okej, czy jak ja to muszę kuźwa szybko zestrzelić? Serio, znowu spudłowałem? God damn it. 12 sekund. Coraz lepiej. Czy ja muszę to zestrzelić wszystko w 10 sekund? To będzie kuźwa ciężkie z kuźwa pistoletu, który może w środku wyzwania przeładować. Lecimy kuźwa happy trigger po prostu.
A, nie mogę trafić, kuźwa, butelkę. No, to jest właśnie happy trigger, nie? No co jest? To było słabe. Podskoczę. Czy ja naprawdę muszę, kuźwa, zrobić to w 10 sekund? Czuję wyzwanie, mam ochotę je wypełnić, ale no... Lecimy może od lewej. No kuźwa, no przecież... A, dwa razy... No, co jest, no? Dobra. Nie mogę definitywnie spodobać ani razu. Każdy strzał to ułamek sekundy. Sekund. Dobra, ostatnia próba. Naprawdę, ostatnia, nie będę na to więcej tracił czasu. Mam ochotę pobić ten rekord, mam ochotę, żeby Dolfo powiedział mi, jesteś zajebisty, jesteś moim człowiekiem, ale no, jeśli nie, to przeżyję. Kuźwa, no, co jest, dlaczego ta jedna butelka nie chce się, kuźwa, opalić, no. No. Nie, jeszcze raz, no to jest kuźwa pewne. Jeszcze raz, stary. Shut the fuck up, jeszcze raz. No. Ja to ogarnę. O. Przeładowanko. 12, lepiej nie będzie. Okay, I guess. If you like average. Nie, dobra, tutaj. Jeszcze raz. Naprawdę, ostatni. Powaga. Atta boy, Jackie. Go until you run out of shells. I always do. I never get... Eh, not bad. Don't get too excited. Fuck you, Dolfo. Fuck you. Dobra. 11 sekund. Lepiej nie będzie. Dobra. Czy mam tutaj coś jeszcze do roboty? Nie. Z tobą nawet nie gadam. Powiedz, masz jakąś pojebaną historię do powiedzenia. No fucking way. Butcher? Co tam u ciebie? Yo, Jack. Yo. It's time to end this, Jackie. Time to end this, Jackie. How's it going? Że ja bym jeszcze nie kończył, bo gra jest fajna, ale no. Dobra, lecimy do Johnego. Jackie, I heard what happened. Jesus Christ. I think I'm losing my fucking mind. I keep seeing that loony bin. And it's getting worse. I mean, it's like I'm losing time or something. Jackie, listen to me. This is what the darkness does. It confuses you. So I'm thinking maybe it would be a nice time to go visit Hawaii or Fiji, someplace nice, warm, and way the fuck away from these guys. No, they're hauled up at the old boardwalk in Astoria, a place called Hellgate Field. Me and Jenny used to go there when we were kids. That's where I'm headed. Jackie, you gotta think carefully. This could be a trick. The whole thing smells like a trap. That's 'cause it is a trap, dummy. But I don't have a choice. I can't let it keep hurting Jenny. Don't let them take the darkness, Jackie. You do that. We are all fucked. What about the siphon? You can't let the darkness have it. You do that. We are all, once again, fucked. Not even the Angelus could stop the darkness then. Great. So I'm fucked either way. Listen, Johnny. Thanks for everything. Anytime, Jackie. Just, you know, never, ever, ever again. Okej, dobra, czy udajemy się do miejsca, gdzie... When we were just talking, you said not even the Angelus could stop it. Co tutaj mamy? What does that mean? What's the Angelus? The Angelus? You mean you don't know? Jackie, the Angelus is the complete and total opposite of the darkness. It's a creature of pure light. The Angelus and the darkness have been fighting since... Well, I don't know, but a real long time, man. Nobody's seen it for a while. And you, of all people... should thank your lucky stars for that. You said this Angelus thing made the siphon? That's the rumor. Creature of pure light, weapon of pure light. Kinda makes sense, huh? So this siphon... could it kill me?
sure? If they killed it with the cipher, no way the darkness is gonna be able to repair that damage. You go straight to hell. No pass and go, no collecting your 200 bucks. Yeah. All right, thanks. Tell me more about this Angelus thing. You mean besides the fact that it wants to kill you? A little more than that would be helpful. All right, here goes. Everything the darkness is, the Angelus isn't. The darkness is, well, dark. The Angelus is light. Darkness wants chaos. Angelus wants order. Darkness needs a male host. Angelus needs a female. Guess that kind of explains why they've been fighting for... well, forever, I guess. Female? Yeah, you know. Boobs, pocketbook, shoes. Female! I gotta draw you a picture? You saying one day this broad's gonna show up wanting to kill me? Yep, yep. Makes it feel any better. You're not the first guy to be in this situation. And you definitely won't be the last. Terrific. Thanks again, Johnny. Okay, no problem. Yes, you gotta understand something. Okay, dobra. Widocznie jej bractwo schroniło się w miejscu nazwy Hellgate. Jest to chyba coś na zasadzie jakiegoś parku rozrywki, gdzie Jackie i Jenny chodzili, kiedy byli młodsi, często się spotykali. I teraz najwidoczniej to jest właśnie baza bractwa. No i oczywiście tutaj Johnny wspomniał właśnie o istocie o imieniu Angelus i okazuje się, że Angelus to przede wszystkim nie facet, tak jak wcześniej zakładaliśmy, tylko Angelus to przeciwieństwo ciemności, istota czystego światła, która w przeciwieństwie do ciemności, która uwielbia chaos, Angelus uwielbia pokój i ład, i za każdym razem, kiedy pojawia się posiadacz ciemności, pojawia się potem również posiadacz Angelusa, i tak jak zawsze ciemność opętuje tylko facetów, to Angelus opętuje tylko kobiety, bo przeciwieństwo. Więc w końcu i pojawi się Angelus, zaatakuje Jackiego i Johnny powiedział, że no to może być koniec w tym momencie, ponieważ to jest właśnie robota Angelusa, żeby pozbyć się w jakimś czasie ciemności. Not good, boss. This is a bad deal, Jackie. A very bad deal. I've been talking to Vinny. Maybe we should lay low for a while. Let things settle down. That's smart thinking. And all of you should do that. But I'm ending this. Tonight. What the hell's that supposed to mean? It means I'm going by the old boardwalk up in Astoria. They have something there I need. What's this all about, boss? Just say the word. Me and the boys are ready to bust some fucking balls. These pricks got the nerve to come in here? No, Vinny. I put you guys at risk because of my thing. I'm not doing that again. I gotta do this on my own, all right? Jackie, come on. I can't... That's an order. Hear me? You got some balls, kid. Fellas, if I don't come back... None of that, Jackie. I'll see you when you get back. Got it? Okej. Średnia sprawa. Jackie tutaj nie chce pomocy swoich ludzi. Najwidoczniej stwierdził, że to już ich przerasta, że nie jest w stanie prosić ich już o pomoc. Teraz musi wszystkim zająć się sam. Oczywiście nalegali, byśmy zabrali ich ze sobą, że są w stanie zrobić dla nas wszystko, że rozwalam po prostu kryjówkę bractwa w drzazgi, jeśli tylko Jackie sobie tego zażyczy, ale... When we was kids, Jenny and I were broke. But she always found a way to have a good time. One time for my birthday, she snuck us into a roller rink. Some kid was having a party and it was so big, they didn't notice a little girl helping herself to some cake and some presents. All for me. Best birthday I ever had. She snuck us into movie theaters, conned our way into bars, whatever. And whenever we got busted, she was just as good at getting us out as she was getting us in. She could con her way out of anything. But I should have known. Luck like that can't last forever. Tak, tutaj Jackie wspomina, że kiedy Jenny i on byli młodsi, często byli spłukani, nie mieli żadnej jakby kasy na jakieś rozrywki czy coś takiego. That asshole better have been telling the truth. Stąd też musi się wkradać tu i ówdzie, żeby się dobrze bawić. Na przykład Jenny kiedyś podpieprzyła kawałek ciasta i prezent jakiemuś dzieciakowi, który miał aktualnie urodziny. Nikt nie zwrócił na to uwagi. Tak więc, no cóż, dobre czasy. Oczywiście Jackie, nie trwały zbyt długo. No, cześć, mroczna... No tak. Jenny, wait! Cześć, mroczna kopia od Jenny. Albo come przynajmniej... on, I wanna show you something. Nie wiem, jak cię kuźwa nazwać. Ja mam artefaktów i jeden artefakt. This isn't real. You're not real. Oczywiście, że nie jest.
generalnie cieszy mnie przynajmniej fakt, że wiecie, Jackie nie jest jednym z tych głupich bohaterów, którzy widzą po prostu wizję swojej martwej dziewczyny, która umarła na jego oczach i mówi, o, może być, ona żyje, tak, na pewno żyje. Wiecie, tego typu wkurzający typ. I know how we can get inside without pain. But I want it to be real. It deceives you. We should sneak into the freak show. I promise you won't get scared. You always knew how to have a good time, didn't you, Jenny? I'm coming for you, baby. Just hold on. Okay, wkradliśmy się to. Right on time. Come on, let's go even up the score. Czy mamy cokolwiek do kupienia? Za 500 esencji dostaniemy cokolwiek dosłownie? Szczerze wątpię. No nic. Darkling dobrze się bawi. Ale oczywiście, w grze z tego typu klimatem musi być kuźwa ponure, wesołe miasteczko. Okej. A najwyżej nie mam przy sobie broni. No, Jackie generalnie nie wspominał, żeś przyszedł bezbronny. Ta, miejsce troszeczkę jest opuszczone. Pewnie kiedyś wyglądało lepiej. Wesoło, niestrasznie. Kola. Butę z propanem. Artefakty magiczne. Szybko poszło. No dobra. Czekajcie, jak się odpalało tą... Explore the Carnival. No właśnie to robię. Okej. Oh my god, you should see this place. O, jesteś młodsza? Czy, tylko mi się wydaje. I just love that big blue bear. It's so grumpy. It reminds me of you. Jackie, are you okay? What's wrong? Come on, kid. I ain't got all day. You in or what? Kobietko. Can you win me that big blue one? Pretty please? Win me a prize and I'll tell you a secret. But don't get any ideas. Okej. Okay. Musimy wygrać Jenny Miśka. Nice job, Rambo. Wow, Jackie, you're really good at this. No, zajmuję się strzelaniem do ludzi, tak więc wiesz, nie? I got this. Oh my god, I think you're gonna do it! Ojej, przestałem strzelać. Przestałem trafiać w sensie. Come on! One lucky winner. Here you go, kid. Serio? Hey, that's not fair. I wanted the big blue one. Hey, you won a big prize. You gotta keep winning, toots. Step right up. Step right up. Everyone a winner. Win no. more to win bigger Jenny, prizes. Jenny, I gotta go. Jenny, I... What's the matter, Jackie? Whoa. You look a little distracted. Over here, Jackie. Over here. I zaczynamy zabawę, co? Why are we standing around? Jackie. Time to get it's the host. Dawaj amunicję. Sayonara. Tak lepiej. Czy ja mam teraz nowe artefakty? Nie, tutaj ta sama lokacja są. Nope, I kill you. O nie, ucieka. A, Jezu, to światło, goddamn. O Jezu. Staraj się dalej, kolego. Nawet się nie staracie, panowie. Coś zgasiłem, a nie do końca jestem pewien co. Dalej mi tutaj światła. Cholerne światło.
To był ładny strzał. Explosive? Okej. Okay. Coś zdetonowałem nad nim, co? Co ten gościu kuźwa robi w teksturze? Panie, wyjdź pan z tekstury. Haps. Om nom nom nom. Tak, strzałeś ze swojego shotguna, frajerze. Anaconda. O Jezu, się dalej. Gień. Mam cię. Nie, nie o to chodziło. O to chodziło. Czas na papu. Dzięki. Co swoją głową, kolego? Też prawie zginął w pojedynku z tym jednym przeciwnikiem. Jezu, muszę znaleźć lepszą broń, przecież to jest... O! O, UMP, to lubię. O, dobra, tutaj mamy serduszko do zjedzonka. Tutaj mamy shotiego. Co miałem na górze w ogóle? Ten shotgun jest lepszy. Okej. Okay. Dobra, śmigamy dalej. Wow, przeszliście, jestem kuźwa pod wrażeniem. Tak, kuźwa fleszami we mnie najlepiej. Aj, jaj. Okej. Okay. Szybko mnie zarąbali tam na końcu. Powstaniesz znowu, wiadomo. Powstaniesz znowu. Nie, nawet nie będę próbował robić tego głosu. Jezu, nie mówcie, że muszę... A, dobra, na szczęście tylko walka. Dalej. Serio. Dobra, nie, muszę posłuchać światła. Jest tutaj za dużo od światłości, żeby mógł tutaj swobodnie działać. Co, ponadto z jakiegoś powodu... O, co to? Czy to wybuchnie? Nie, to nie wybuchło. Aha, dobra, te światła przyjdzie Jupiterów. Ja z tym pewnie nic nie zrobię, co? Dobra, lecimy dalej. Wyżynamy. No. Idź. Potrzebuję przede wszystkim lepszej broni, bo nie, na dwa pistolety to nie podziałam, to już za wysoki poziom. Desert Eagle, okej. Okay. Nie, chodziło mi o... O, UM, kuźwa. No, to jest dobry podział. Niby światło, ach cholera, niby światło wytłuczone i tak na świecie oczywiście. Cholera, miałem kuźwa kliknąć żyć. Czemu zawsze jak chcę amunicję klikam kuźwa X i na odwrót? Czemu? Czemu nie mogę być kuźwa po prostu normalny? Serce. Dobra, rozłamujemy jego pancerz, przeładowujemy. Szybki reload. Zmieniam sobie Darkwinga. Nie wiem, nie umiem tego zrobić. Nie mam pojęcia, czemu spadł. Nie, ja go rzuciłem. Nie moja wina tym razem. Tak, no. Jezu, no co jest, kuźwa? Czemu? To jest takie randomowe, bo niekiedy stoję w miejscu, światło na mnie nie pada, ale i tak najwidoczniej w pewnym momencie gra twierdzi, że światło na mnie pada i tracę rzecz, którą... rzecz, osobę, whatever, którą trzymam w dłoniach i to jest strasznie przerąbane. Darkness,
No, bierz go. Słodko, prawda? Za późno. Trzeba było nie dołączać do kultu. To wszystko twoja wina. Ja jestem tylko wykonawcą. Załatwione. Esencja jest nasza. Darkling, chodź tu. Leć. Kurwa, i... A, dobra, to gówno na mnie świeci, tak? Definitywnie nie mam zamiaru wychodzić tam to światło. Aha, no, to jest jedyna droga, tak? Jest, kurwa, lokacja jest tak typowo liniowa, że bardziej się, kurwa, nie da. Może zostawię sobie troszeczkę serca na później. You don't fucking say! Tak lepiej. No nie żeby jakoś super lepiej, bo daje wszystko świeci w pizdu, ale no. Leć. No, czekam na ciebie. Masz bolsy. Sayonara. Generalnie jako, mimo tego, że upgrade'owaliśmy zdolność wysysania amunicji, to dalej twierdzę, że jest to średnio opłacalne, ale niech będzie. Tak no, 30 nabojów, serio, tak no, 50 wyglądałoby lepiej, twierdzę. O, mam rurę. Rura jest dobra. Dalej. Kuźwa, zgub ten pancerz. No, wycofujemy się na taktyczną pozycję. Serio? Kuźwa, ile oni wytrzymują do cholery? Błąd. To był błąd, kolego. Zapomniałem, że mam shotguna. Totalnie zapomniałem. Serduszeczko, tutaj nasze kochane UMP. Skończyła się ta amunicja. Rozpaczam. Trzeba iść bardziej taktycznie, mniej na pałę, bo ta, widzicie, troszeczkę się rozpędziłem i już przestało mi tutaj iść, więc po prostu trzeba bardziej zachowawczo się przemieszać, bardziej, wiecie, zostawać z tyłu, trzymać się ciemności, nie biec na pałę. Jackie jest silny, ale aż tyle nie wytrzyma. Pożyczam. Kuźwa, serio. Nawet nie wiecie, jak mnie wkurwiacie, panowie. O to dokładnie. O, dokładnie o to właśnie chodziło. Potrzebuję amunicji definitywnej. Okej, dziękuję. O, potrzebuję. O, właśnie. Widziałem gdzieś.
Co tam się kurwa dzieje? Czy pana coś opętało? A czy na te Jupitery mogę też rozbijać, tak? Fajnie wiedzieć. No, I'm gonna kill you. It's over, okej. Okay. Gościu powiedział coś takim na zasadzie, no kuźwa, nareszcie. Co tam się wydarzyło? Nom, takie dobre, nie? Serduszka. Nie mam serca ci tego robić, kolego. Haha. Ja bym miał wcześniej informację, że mogę to kuźwa niszczyć. Jakby mi to bardzo się przydało. Dobra, dobijemy do jakiegoś checkpointu, zakończymy odcinek. To mi nie kurwa wygląda na checkpoint. Zamknęło się za mną, prawda? Z drogi. Podoba mi się, że takie pierdółki właśnie, na przykład wiecie, jak rozwalanie tych zawsze zapomniałem słowa, nie akceleratorów, tylko generatorów. Nie, wiecie, nie wymagają x strzałów, po prostu padają po jednym strzale. To są tego typu pierdółki, które zawsze mnie w grach wkurzają, że o, super, żeby zniszczyć rzecz, którą musisz zniszczyć, musisz, nie wiem, wystrzelać tą dwie magazynki. Tyle sensu, prawda? Okej, dwa relikty do znalezienia. Poszukaj Wiktora. Mamy zapis. Panowie biegną. I myślę, że tutaj zakończymy. Mamy save, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach The Darkness 2 u mnie na kanale. Na razioneczko. See ya.